Moim gościem jest ksiądz Antoni Dewor, proboszcz parafii imienia Najświętszej Marii Panny w Cieszynie Bobrku. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Proszę księdza, przed nami święta wielkanocne. To najważniejsze święta w Kościele katolickim. Jak przygotować się do przeżywania tego wielkiego tygodnia i do celebracji Wielkanocy? Proszę Pani, proszę Państwa, miło mi, że mogę się do Was odezwać. Jak się przygotować? Przygotować się na taki dzień, który trwa praktycznie 3 doby. Dlatego, że Wielki Czwartek, piątek i sobota to właściwie jest jedno nieustanne przeżycie wspaniałego egzaminu z miłości i jej zwycięstwa. Wszystko zaczyna się wtedy, kiedy w Wielki Czwartek wieczorem przypominamy sobie ostatnią wieczerzę naszego Pana. Przypominamy ją sobie liturgicznie. Tam Chrystus w bardzo symboliczny, wizualny sposób przypomina to wszystko, co mówił, co streszcza się w przykazaniu miłości. I co robi? Najpierw pada u stóp apostołów. Oni mają brudne nogi. On je obmywa. Robi to, co powinien zrobić sługa. On ich mistrz i Pan. Dlatego pewnie wywołał niemałe zdziwienie. Ale mówi, to właśnie znaczy kochać. Służyć sobie. A potem wymyśla niesamowity sposób, żeby pokazać drugą ważną sprawę w miłości. Obecność. Obecność. Dlatego, że on ma już świadomość tego, co jest przed nim. Ma świadomość tego, że stanie się dla nich niewidzialny. Nie będą mogli go dotknąć. I dlatego powiada, macie chleb, macie wino. To moje ciało, to moja krew. Na zawsze. Ile razy to będziecie robili, tyle razy jestem z wami. I tak definiuje miłość. Służba i obecność. To jest ten Wielki Czwartek wieczór. W wielu kościołach powtarzamy ten gest umycia nóg, szarpiący księdza za serce. Powiem Pani, że jak wspominam te momenty, kiedy w moich poprzednich parafiach klękałem u stóp albo starców, a w Skoczowie dzieci z DPS-u, było to szarpiące za serce. I potem przemiana, konsekracja. Na zakończenie tej liturgii ogołaca się ołtarz, dlatego że jest to taki moment, w którym do Chrystusa w duchu gdzieś tam zły powiada, tak, tak pięknie definiujesz miłość, sprawdzam. Ile jesteś w stanie poświęcić dla tych, których ponoć bezwarunkowo kochasz? I zaczyna się ogrójec. Ta makabryczna noc, kiedy Chrystus jest egzaminowany przez zło. Zło, które zawsze jest okrutne i zawsze jest bezlitosne. Dlatego najpierw zabiera mu przyjaciół. Zniesiesz zdradę. Potem inni go opuszczają. Warto ci być samotnym dla niej, dla tchórzy? No, warto. Aresztowanie, osamotnienie, odrzucenie przez tłum. Tu już przeskakujemy w wielkopiątkowy poranek. Tak? Sąd, ten przedziwny konkurs między Żydami a Piłatem. Między najeźdźcą a narodem ponoć wybranym, który kończy się, ukrzyżuj go. Tak? Ten sam tłum, który dopiero co wołał Hosanna, dał się tak sprowokować złu, że go odrzuca. Jak się czujesz, Panie Jezu? Odrzucony przez tych, którzy ci o mało cię na rękach nie nosili. Warto dla nich wszystkich się poświęcać? Tak, warto. Idzie dalej. Przyjmuje krzyż. Oczywiście z całym okrucieństwem tego, co się działo przedtem. Warto ten ból znosić dla nich. Ta
tak, powiada Pan Jezus, jakbym jeden tam był tylko, to dla niego też bym to zrobił. Dlatego idę z krzyżem. Warto ci przeżywać ten wstyd, kiedy cię rozbierają na Golgocie? Warto. A przybijają ten ból? Warto. I wreszcie padają słowa przebaczenia najpierw, a potem wykonało się. Oddał wszystko. Warto było? Warto. Szatan pewnie się głupio zaśmiał. No i co? Koniec. Liturgicznie jest to obecne w celebracji odsłonięcia krzyża i pocałunku tego krzyża przez wszystkich zgromadzonych w kościele. No a potem w kościele zapada cisza, tak jak myślę wtedy, kiedy Chrystus umarł, kiedy zatrzęsła się ziemia, kiedy rozproszyli się. Może ich przeraziło ogrom tego, co zrobili, ogrom zła, którego dokonali. Może niepewność tego, co będzie dalej. W każdym razie zapadła ogromna cisza wśród ludzi. Tak samo jest w Kościele. To czas adoracji Pana Jezusa, ale co warto powiedzieć, przy grobie pełnym, czyli grobie, w którym spoczywa Jego ciało. Oczywiście my na ten czas już patrzymy z perspektywy świadomości zmartwychwstania. Natomiast wówczas był to czas takiej niepewności. Dlatego my już jako ludzie wiary, wiedzący, że na końcu następuje zwycięstwo i szatan jest zaskoczony, dlatego że on tutaj już ręce zacierał nad wygraną, a tymczasem okazało się, że przegrał. My przychodzimy jako ludzie świadomi już tego zwycięstwa, świadomi tego, że Chrystus przeszedł pierwszy ze śmierci do życia, ale pociągnął nas wszystkich za sobą. I dlatego cudownym obrzędem jest Wigilia Paschalna, czyli końcówka Wielkiej Soboty, przełamująca się już na poranek zmartwychwstania, kiedy właśnie idziemy za Chrystusem. Ciemno w kościele. Wchodzi kapłan i śpiewa Światło Chrystusa. Ten zwycięzca oświetla nasze życie, nadaje mu sens. Już jest bezpieczniej, bo już się pali światło. Potem odnawiamy przymierze naszego chrztu. On pierwszy wszedł do zmartwychwstania, ale jak Chrystus zmartwychwstał, tak my wszyscy zmartwychwstaniemy. Jak to jeszcze ogłosimy światu przez procesję rezurekcyjną, bijące dzwony, to wtedy czas na nasze prywatne świętowanie. Wtedy już czas dla nas, czyli bardzo ważne jest to odpowiednie przygotowanie się właśnie do tego świętowania. Najpierw samemu rzeczywiście z Chrystusem trzeba przejść z ciemności do światła. No ale potem się tym dzielić. No i w niedzielny poranek, właściwie korzystając w dużym stopniu z tradycji jeszcze przedchrześcijańskich, takich ochrzczonych, no, radujemy się, tak? Nasza pisanka jest przedchrześcijańska. My ją dzisiaj traktujemy jako symbol nowego życia, które jest w Chrystusie. No, ale kiedyś wiarygody, myślę, że się nie mylę z tą nazwą, w każdym razie święta wiosny, takie słowiańskie święta wiosny, też dzielono się tym jajkiem jako symbolem życia. Polewano się wodą. Dlatego, że było to oznaka zmycia tej zimy, tak, i wejścia w nowe, odświeżonym, orzeźwionym. No my dzisiaj też tej wody używamy, aczkolwiek tu bym radził ostrożnie. Dyngus, tak, ale dla radości. Śmigus też jeszcze
przedchrześcijański. Natomiast chrześcijańskie oczywiście dzielenie się tą radością, wspólne celebrowanie, rodzina, dom, stół wspólny. Ten, przy którym zasiada Chrystus, który obiecał, że zawsze tam, gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w moje imię, tam jestem między nimi. Bardzo dziękujemy za to Słowo Boże. Bóg zapłać. Bóg zapłać, dziękuję bardzo. Miło mi było. Moim i Państwa gościem był ksiądz Antoni Dewor.